legendarnie my podgórzanie, czy my podgórze chwalimy się tym, że najstarszym podgórzaninem był Fardowski. Pan Fardowski, pierwszy kosmonauta z podgórza. Oczywiście postać legendarna, na połowie historyczna. Miał szkołę swoją w Parku Bednarskiego. Cesarz Józef II Habsburg, właściwie najważniejsza osoba związana z Podgórzem, bo był założycielem miasta Podgórza. W 1784 roku dokonał aktu założenia Podgórza uniwersałem, którego fotografię, tutaj Państwo widzicie jedną stronę tej fotografii, po lewej stronie znajduje się herb Podgórza, który w tym uniwersale został Podgórzu nadany. Edward Dębowski. Dlaczego podgórzanin? Ponieważ zginął w Podgórzu, spędził też tutaj dużo, ten okres cały rabacji krakowskiej. Zginął na czele, prowadząc pochód idący przez most, zginął 27 lutego 1846 roku, idąc na czele pochodu w białej chłopskiej sukmanie, trzymając krzyż, został rozstrzelany i pochowany wraz z żołnierzami na starym cmentarzu podgórskim. Wojciech Bednarski to już taki podgórzanin, może nie z urodzenia, bo nie urodził się w Podgórzu, nie urodził się nawet w Krakowie, ale jest związany z Podgórzem, z dziełem, które stworzył, to znaczy parkiem Wojciecha Bednarskiego. On był nauczycielem i bardzo krótko, bo właściwie o Wojciechu Bednarskim i o Parku Bednarskiego można mówić w osobnym wykładzie. Natomiast wymyślił, aby na dnie kamieniołomu w Podgórzu działały od średniowiecza, stworzyć park miejski. Podgórze już właściwie wtedy miało wszystko, ale nie miało jeszcze parku. Antoni Mateczny, Czech, który przyjechał do Podgórza, tak jak wielu Podgórzan, aby zacząć życie w nowym miejscu, w nowym tworzącym się mieście. Podgórze, nie wiem czy wtedy, ale dzisiaj właściwie tak mówimy o Podgórze, było małą Ameryką, że przebywali tutaj ludzie, którzy chcieli zacząć coś nowego, zacząć swoje życie od początku. Takim był też Antoni Mateczny, pracował przy budowie kolei i dorobił się, nie wiem czy dużego majątku, wystarczającego, aby kupić parcelę i wybudować dom. Kiedy budował dom, modrzewiówkę, zaczął kopać studnie. Kiedy zaczął kopać studnie, okazało się, że dokopał się do źródła, źródła leczniczego. Po badaniach w jedniu tej wody okazało się, że jest to rzeczywiście źródło lecznicze, a że był absolutnie przedsiębiorczym, więc założył słynne uzdrowisko, zakład kąpieli, słonosiarczanych, Antoniego Matecznego. Bernard Liban, przemysłowiec, który był właścicielem kamieniołomu o nazwie zagadkowej dzisiaj, kamieniołom Liban. Jak zaczęłam pracować w Podgórzu, to przyznaję się do tego, że kamieniołom Liban brzmiał dla mnie na tyle egzotycznie, zastanawiałam się, jaki związek ma z Libanem. Podejrzewam, że wszyscy, którzy zaczynają mieszkać w Podgórzu, mają ten sam problem, albo nie, może wiedzą już więcej. W każdym razie od nazwiska Bernarda Libana, który był również właścicielem cegielni w Bonarce i zakładów sodowych w Solwaju, więc dlatego podgórzaków. Michał Ludwik Dobrowolski, właściciel fabryki waty i opatrunków, która znajdowała się przy ulicy Parkowej. Znakomity farmaceuta, który rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później podróżował przez Europę. Przez całą Europę Zachodnią i uczył się, spoglądał, jak rozwija się przemysł farmaceutyczny w całej Europie i z Mediolanu przywiózł najlepszą praktykę, która zaowocowała założeniem tutaj w Podgórzu. Najpierw w obecnej dzielnicy Krowodrza, a później przyniósł tą fabrykę do Podgórza, najpierw na ulicę Kalwaryjską, a później na Krzemionki. Franciszek Marijewski, ostatni burmistrz Podgórza. Człowiek, o którym mówiło się, że był człowiekiem bez skaz, rządził Podgórzem bardzo długo, bo od 1900 do 1915 roku doprowadził do połączenia Podgórza i Krakowa. Aleksander Kocis urodził się na Ludwinowie, malarz, jak zapewne Państwo wiecie, kilka prac znajduje się w sukiennicach, malował pejzaże tatrzańskie głównie. Też urodził się w Podgórzu tym razem. Jan Sas-Zubrzycki, związany z Podgórzem dwoma kościołami, które zaprojektował, kościołem świętego Józefa i kościołem Redemptorystów. Głównie działał w Lwowie, tam również zmarł i jest pochowany na cmentarzu Czakowskim. Antoni Stawarz, związany z Podgórzem tym, co zrobił również, nie miejscem urodzenia. To od niego, jego osoba zainicjowała ten moment wyzwalania Krakowa 30 października 1918 roku, kiedy to
udał się na stację Kraków-Płaszów, na której namówił zaprzyjaźnionych kolejarzy, aby wszystkie transporty kierowali do Krakowa, nie pozwalał tym transportom wyjechać z Krakowa. No a na tę godzinę rano wraz z zaprzyjaźnionym oddziałem oswobodził, właściwie rozbroił bez jednego wystrzału dwie placówki koszarowe austriackie, jedna przy ulicy, dzisiejszej ulicy Placu Niepodległości przy Kandalejskiej, Hala Karolnej Plac Niepodległości, to jest miejsce, gdzie stały koszary, i drugiej koszary to przy ulicy na Zjeździe, właściwie przy skrzyżowaniu z ulicą Wielicką. Tadeusz Pankiewicz, właściciel i pracownik apteki pod Orłem, świadek całej zagłady, istnienia i zagłady getta, po wojnie świadek w procesach nowogórskich, autor apteki w getcie krakowskim. Józef Kazimierz Hoffman, urodzony w Podgórzu, genialny pianista, dużo słabszy kompozytor. Występował już w wieku 8 lat. W wieku 11 lat miał zakontraktowanych w Stanach Zjednoczonych 80 koncertów. Po 50 taka specjalna organizacja, która zajmowała się, jakby przeciwdziałała okrucieństwu wobec dzieci, zabroniła mu tych koncertów i zdecydowała, że jest to za dużo jak na 11-latka. Oprócz tego, że był rzeczywiście genialnym interpretatorem, to był znakomitym wynalazcą. Miał bardzo ścisły techniczny umysł, opatentował około 70 wynalazków. Proszę się nie dziwić, że jest tutaj spinacz biurowy, on go właśnie wymyślił, zainspirowany kluczem wiolinowym. Także słynne kuchenki, grzałki, te, które znamy, to też jest jego dzieło, i wycieraczki samochodowe zainspirowane metronomem również, jak wynalazł. Tadeusz Kardo, związany z Podgórzem przez chwilę, w latach 41, chyba 45, albo 43-45, kiedy mieszkał przy ulicy Węgierskiej 10, to zdjęcie po prawej stronie. Wtedy powstało bardzo wiele projektów do jego okupacyjnych przedstawień, m.in. rzeźba Goblany. Właśnie wtedy tutaj mieszkał, dlatego mówimy, że w jakiś sposób jest związany z Podgórzem. Tworzył wtedy, kiedy tutaj mieszkał. Roman Polański też nie urodził się w Podgórzu, ale przebywał w Podgórzu w okresie getta, z którego uciekł. I z wygranej, jakby z nagrody, którą otrzymał za pianistę, dzięki tej nagrodzie właściwie powstała apteka pod Orłem jako muzeum, bo była dotychczas placówką, do tego momentu była placówką na kultury Podgórza, od tamtego momentu może stać się muzeum. Ale nasze właściwie ostatnie odkrycie właściwie kolegi, który tam sobie stoi, Pawła Kupisztala, znalazł kiedyś w internecie artykuł o królowej Szymi z krakowskiego Podgórza. To była kobieta, która tutaj urodziła się, Marianna Michalska, która w wieku bodaj 10 lat wyemigrowała ze swoimi przybranymi rodzicami do Stanów Zjednoczonych, gdzie po naprawdę długiej i ciężkiej drodze artystycznej osiągnęła wyżyny zarówno swojego kunsztu aktorskiego, jak i wyżyny sławy. Wymyśliła taniec zwany tańcem Szymi, na którego punkcie oszalała Ameryka lat 20., właściwie cały świat tamtego okresu szalonych lat 20. Była tancerką na Broadwayu i świeciła właściwie tak mocno w tym okresie jak Pola Negri w Hollywood. I ostatnia to pozwoliłam sobie na taką bardzo osobistą wycieczkę, to jest pani Zenona Stróżek-Strulińska, która przez właściwie największą część swojego życia urodziła się na Wisły, która tutaj przesiedlona przez rodzicami. Działała w Podgórzu, była żoną Tadeusza Strulińskiego, lesbiarza, który również większą część swojego życia spędził w Podgórzu, gdy wrócił z Pawiaka i z Auschwitz. Była jego trzecią żoną, była cudowną, fantastyczną kobietą, artystką, która potrafiła wyczarować cuda, biżuterii, koronek, makramy, właściwie z wszystkiego, czego dotknęła. Była takim duchem, wspaniałym duchem Stowarzyszenia Podgórze.pl. W wielu muzeach krakowskich pozostały ślady po jej twórczości. Inspirowała właściwie każdego, z kim się kiedykolwiek w życiu spotkała, odeszła od nas w listopadzie, październiku.